w ramach tradycyjnego warsztatu klasycznego malarstwa posługuje się głównie techniką olejną, ale też olejno-żywiczną. Z czasem, z zastosowaniem również techniki tempery jajowej, którą sobie sam sporządzam. Bardzo często na początku procesu powstawania obrazu w podmalówkach używam też wstępnie techniki akrylowej. Ale to jest bardzo ścisła zasada. Jeśli już, najpierw akryl, potem olej lub tempera, ale przede wszystkim olej, olejno-żywiczna technika. A tempera jest taką farbą, którą mieszam z farbą olejną i pastę wcieram mokrą jeszcze farbę olejną. Ona się wtedy łączy. To jest nawiązanie do starej techniki stosowanej przez Tintoretta i przez Tiziana, którzy łączyli te techniki razem, osiągając poprzez kolejne nawarstwianie poszczególnych faz, wiele laserunków i naprzemienne posługiwanie się tonami transparentnymi, walorowymi i gęstymi masami farby, tak zwanej pastozą, osiągali taką ogromną rozpiętość strukturalną i bogactwo tonalne i światła, które budowało obraz, niezależnie od przedstawionej ikonografii, narracyjnych wątków. Bo też muszę powiedzieć, że to moje przywiązanie do tych technik wynika z tego, że w nich połączonych lub jakoś właśnie na poszczególnych fazach stosowane stwarzają możliwość zwrócenia uwagi, że obraz to jest przede wszystkim struktura wizualna. Natomiast to, co jest dalszym przekazem, to może być intencją autora, to może być jakiś zamysł właśnie ikonograficzny, ale to jest tylko jakby dodatkowy język komunikacji, który pomaga zrozumieć ten świat przedstawiony, który jest bardzo umowny, niezależnie od tego, od stopnia iluzji, którą się artysta posługuje. Więc ja z tego założenia wychodząc, stosuję te wszystkie techniki razem i tak jak tutaj w anturażu widać, to nie jest tylko kwestia scenograficzna, tylko rzeczywiście używam nie tylko gotowych farb olejno-żywicznych, ale również wielokrotnie sam sporządzam sobie farby. Ucieram z pigmentów, które kupuję i które łączę z odpowiednim spoiwem. Natomiast bywają takie sytuacje też fascynujące, bo mam tutaj na przykład taki przykład. Jest to zaschnięta glinka z zawartością tlenku żelazowego, którą wydobyłem z potoka górskiego. Wypływała z ziemi taka gęsta maś. Trzeba ją było specjalnie wysuszyć. Ma kolor takiej właśnie ciepłej sepi i znakomicie nadaje się do różnych takich tonów szaro-brązowawych. Ale to jest tylko jeden z możliwości. Oczywiście trzeba to utrzeć tutaj kurantem w moździerzu, odpowiednio połączyć i można stwarzać cuda. Ta kwestia warsztatowa, o której powiedziałem, która była takim założeniem, które miało mi stworzyć możliwości kreowania własnego świata malarskiego, no jest początkiem istotnym, natomiast wszystko się dzieje w trakcie, w trakcie procesu twórczego, który jest długi, poprzedzony pewnymi koncepcjami, zbieraniem materiałów różnego typu, wielu zdjęć, które osobiście robię, jakichś określonych motywów, poszukiwania w starych fotografiach. Już nie mówiąc o tym, że poszukiwania, łowienia pewnych motywów, które są akurat do obrazu potrzebne.
I to jest ten element ideowy, który dodatkowo ma kształtować obraz. Ale w którymś momencie, po tej fazie projektowej i po tych wstępnych zamiarach, dochodzimy do czegoś najbardziej niezwykłego i dającego tyleż udręki, co również przyjemności malowaniu, mianowicie kolor. Ale kolor nie tylko jako zjawisko świetlne, ale również jako materia, struktura związana z konkretną konsystencją farby, która może być bardzo taka właśnie płynna, laserunkowa, to się mówi walorowa, ale może być właśnie gęsta, nasycona. Kolory to również pewnego rodzaju żywioł, któremu autor podlega na zasadach prawie że imperatywu. Po prostu są niektórzy artyści uzależnieni od pewnych zestawień kolorystycznych. Prawda? Są tacy, którzy lubią gramę bardzo chromatyczną, niektórzy w oparciu o te podstawowe kolory, a niektórzy bazują na wąskich gamach kolorystycznych, już nie mówiąc o czasem unikaniu większej skali. Największe dzieła, tak przynajmniej patrząc pod kątem współczesności, największe dzieła Tycjana powstały nie tylko wtedy, kiedy posługiwał się całą chromatyką barw, ale również ostatnie jego obrazy, które malował trzema kolorami. To samo dotyczy Goi. I ten kolor, który jest takim tutaj szczególnym nośnikiem emocji, może przybierać również taką funkcję spajającą jakby zamiar twórczy artysty. Co przez to rozumiem? Jak się maluje jakiś obraz w jakiejś gamie, zawsze jest jakiś rodzaj dominanty w tym obrazie. Jedna, dwie dominanty, czyli takie punkty zapalne, świetlne, dominujące, które jak w muzyce jest stosowana przeciwstawność pewnego tematu muzycznego w kontrapunkt, tak zwany kontrapunkt. Tak samo tutaj dominanta spełnia czasem, czy dominanty, taką funkcję, która niezależnie od przedstawionej idei wiąże autora, że to zestawienie, to światło jest tym zjawiskiem, energią, która wypełnia myśli i cele kolejne postawione sobie przez autora. Bywa tak, że obraz, w którym pojawia się błękit, czerwień, nie powstaje od razu na tej zasadzie, że tam sobie biorę błękitny wybrany kolor, pomaluję i koniec, sprawa załatwiona. Czasem szuka się błękitu kilkoma warstwami. Trzeba, nie wszystko można znaleźć w tubkach gotowych albo zrobionych przez siebie. Obraz w całej tej konsystencji kolorystycznej może powstawać na trzy różne sposoby. Z jednej strony na zasadzie takiego subtraktywnego mieszania barw, prawda? Jedna farba z drugą, mieszamy czerwień z żółcienią, powstaje oranż, ale możemy zrobić to na pomocą laserunków, tak zwanej superpozycji. Kładziemy najpierw żółcień, czekamy, aż ona będzie sucha, kładziemy następnie czerwień i powstaje głęboki oranż. Teraz pytanie, czy iść tą pierwszą metodą, czy drugą, a może trzecią, która polega na tym, że stosujemy metodę rozdrobnienia drobnych pramek barwnych za pomocą tak zwanej addycji, że naprzemiennie kładziemy żółcienie i czerwienie. Taki puentylizm, prawda, który postimpresjoniści stosowali. I nagle ta płaszczyzna widziana z dystansu staje się nieuchwytnym orężem. I tu między innymi jest taki ukryty jakby sens dodatkowych rozważań autora. Jak zmaterializować swoją ideę i jak posłużyć się kolorem, żeby on nie był tylko farbą, tylko stał się barwą.
jak najbardziej zbliżoną do takich sytuacji laboratoryjnych. Bo jak mówimy o teorii barw, to te wszystkie rozważania dotyczące teorii widzenia i widzenia koloru, one bardzo często wychodzą od laboratoryjnych sytuacji, ale jeśli połączymy wszystkie barwy chromatyczne razem, to nie powstanie nam światło białe. Mówię o farbach, tylko błotko. A w warunkach laboratoryjnych powstaje światło białe. Światło białe możemy rozszczepić z kolei na poszczególne tony barwne, barwy spektralne. Więc tutaj w tym całym procesie od idei poprzez posługiwanie się pewnym warsztatem do technicznego wykorzystania warsztatowego jest między tymi dwoma trzema polami jest sprzężenie i w zasadzie to jest bardzo często podskórny tok myślenia autora. Nie co chce na tam przedstawić, żeby było podobne do świata realnego, czy żeby to było zmaterializowane w sposób literacki, czy jakiś narracyjny wyłącznie, ale jak to zrobić, żeby wizualizm, czysty wizualizm był tym językiem, który przekaże wszystkie możliwe treści, które w intencjach na początku istniały.